To jest RMF Max. Służby wojewody świętokrzyskiego nie chcą wspierać ważnych wydarzeń, w które angażuje się młodzież. Tak twierdzą uczniowie, którzy działają aktywnie w regionie i angażują się w działalność społeczną. Młodzi ludzie na zwołanej przez siebie konferencji prasowej wystawili wojewodzie czerwoną kartkę. My jako młodzi ludzie wielokrotnie do pani wojewody zwracaliśmy się z prośbą o honorowe patronaty nad naszymi imprezami. Przykładem jest Passion Day, bardzo huczna impreza w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie ponad 300 młodych ludzi przyszło posłuchać działalności społecznej. I oczywiście pani wojewoda odmówiła objęcia honorowego patronatu nad tym wydarzeniem. Mówił Patryk Stępień ze Stowarzyszenia Młodzi Demokraci w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dodał, że wojewoda nie chce się też angażować w duże akcje społeczne. Zbliża się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i totalnie zostali zlekceważeni młodzi ludzie, wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez panią wojewodę, gdzie po prostu pani wojewoda postanowiła kierować się pobudkami politycznymi, a nie dobrym ogółu, bo nie wsparła tej akcji. Co na te zarzuty odpowiada wojewoda? Nie wiem, jakiego współdziałania oni sobie życzą. Podkreślę, współpracuję z wieloma organizacjami. Mój pełnomocnik, który stara się, aby to połączenie z centralnymi organizacjami i tymi działającymi lokalnie było jak na najlepszym poziomie. Żadne organizacje się nie skarżą poza tą jedną. Mówiła wojewoda Agata Wojtyszek.